Cześć, ja jestem Petrok. Dzisiaj chciałbym wam pokazać krótko o obsłudze Toyota 206 1475 koni 99 rok. Więc tak, tutaj wiadomo, mamy płyn do spryskiwaczy. Tutaj mamy płyn do wspomagania. Tutaj mamy miarkę poziomu oleju. Tu jest korek braku oleju. To jest normalne. Każdy to wie. Tutaj mamy filtr powietrza. Tutaj to akumulator, nie muszę mówić. Tu mamy skrzynkę bezpieczników. Też każdy to wie. Tutaj mamy ten taki jakby przycisk, bezpiecznik. Jak wiecie dokładnie jak to się nazywa, to mnie poprawcie. Jest to odcięcie paliwa. Często może być tak, że po wjechaniu w dziurę nam samochód nie chce zapalić, a to też może być przyczyną. Przynajmniej tak jest w instrukcji. Tutaj mamy płyn poziomu, płyn hamulcowy. Przepraszam, się jąkam. No. I jeszcze co? Tu jak nie wspomniałem, to płyn chłodzenia. Gdzie jest filtr przeciwpyłkowy, kabinowy? Ano tam daleko. O, tutaj jest. I on niedługo będzie musiał być przeze mnie wymieniony. No dobra, to tyle jeśli chodzi o obsługę. Zapraszam was do środka. Pokażę jak korzystać z tego całego czujnika deszczu. Z tego ustrojstwa. Bo też to nie jest tak proste, na jakie wygląda. Ok, jesteśmy w środku samochodu. Tutaj jest cały ten czujnik deszczu. Więc tak, jak z niego korzystać? Naturalnie włączamy zapłon. I teraz tak, mamy pozycję 0 wycieraczek. Widzimy w dół, to będzie 1. Wycieraczki raz się ruszają. I teraz bierzemy o 1 do góry. Wycieraczki wykonują jeden ruch. I w tym momencie mamy aktywny czujnik deszczu. Pamiętajmy o tym, że w większości przypadków, chociaż nie u każdego, co dziwne, nie u każdego, trzeba tą operację ponawiać po każdym przekręceniu zapłonu, po każdym uruchomieniu pojazdu. U mnie raz zapamięta, raz nie. To tyle, jeśli się podobało, zostaw suba, łapkę w górę. Jeżeli są jakieś do tego sugestie, napisz w komentarzu. Ja się odmeldowuję. Siema, pozdrawiam was.